Cześć wszystkim, z Wami Kasia. Przygotowałam tutaj dla Was artystyczną podpowiedź, jak robi się sweterek w manikirze tytanowym. W okresie zimowym to naprawdę już klasyka, ale nadal mamy bardzo dużo pytań, jak wykonać taki wzór. Więc w odpowiedzi na Wasze pytania i prośby klientek pokażę Wam, jak stworzyć sweterek. Tutaj mam już przygotowany kolorek. Użyłam tutaj 197, taka piękna czerwień akurat na zimę z taką minimalną drobinką, powiedzmy kolorek taki świecący. Oczywiście będę potrzebować do tego bazę. Tutaj użyję taki kawałek folii. Robię sobie kropeczkę, żeby łatwo mi było nabierać. I będzie mi potrzebna sonda. Tutaj akurat mamy bardzo wygodną sondę z mniejszą końcówką i troszeczkę większa. Kolorek też mi będzie potrzebny. I teraz nabieram sobie na tą cięższą końcówkę. Nabieram odpowiednią ilość materiału i tworzę sobie takie kształty. Oczywiście wzór muszę sobie wyobrazić wcześniej. I na spokojnie, za bardzo się nie śpieszymy. Maluję taki wzór, mam nadzieję, że widać. I oczywiście zanurzamy do koloru. Tak robimy każdy kolejny element. Oczywiście sobie resztki pudru usuwamy, ale tutaj trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie, żeby po prostu nie zepsuć. Teraz tworzę kolejny element. Staramy się, żeby te elementy były jednego rozmiaru. Co to znaczy, nabieramy odpowiednią ilość produktu? To znaczy, żeby nie rozlała nam baza na całym paznokciu i żeby jednak nie było jej za mało. I tak po kolei sobie wypełniamy. Oczywiście możemy jak najbardziej robić to od razu na kilku paznokciach. Oczywiście naturalny paznokieć będzie krótszy, więc to Wam zdecydowanie pójdzie szybciej. Tutaj na takich prostych liniach możemy sobie delikatnie poprawić patyczkiem, jeżeli gdzieś nam wyszła inna grubość. I teraz dokładnie tak samo z drugiej strony. Teraz tak samo delikatnie sobie poprawię patyczkiem. A jeszcze dodatkowo zrobię kropeczki tutaj przy bokach. Oczywiście to jest
już, no, wybieramy tutaj, zależy od paznokcia naturalnego, czy jest tutaj miejsce po prostu na to, czy nie. I tak samo z drugiej strony. Tutaj staramy się zrobić na tym samym poziomie, nie? Co z jednej strony. Następnie, jeżeli chcemy, możemy sobie dodać drugą warstwę, czyli dokładnie w ten sam sposób powtarzamy na nowo każdy element i jeszcze raz zanurzamy do koloru. Jeżeli nam starczy taka grubość, możemy użyć Natural Clear, żeby zabezpieczyć teraz kolejny. Tutaj nam jest trochę łatwiej, ponieważ te elementy już są zaznaczone. Ale z drugiej strony musimy zaaplikować bazę dokładnie w tym samym miejscu. Teraz tak samo powtórzę sobie z każdej strony. Musimy tutaj używać bardzo delikatnej szczoteczki, żeby to po prostu nie zepsuć. Oczywiście całość musimy wysuszyć za pomocą quick drya, czyli delikatnie aplikuję. Dobrze. I na razie to zostawiam, żeby mi dobrze wyschło i zrobimy następny wzorek. Następny wzorek zrobiłam sobie, już przygotowałam takie połączenie kolorków i to jest 49 oraz 50. Szarość też bardzo fajnie pasuje na taki okres zimowy, bardziej spokojniejszy. Kolory. Sweterek będę robiła za pomocą tego właśnie jaśniejszego koloru. Czyli już mam opilowany, przygotowany paznokieć, ładny. I teraz będę robiła sweterek tylko na tej ciemnej części. Tak samo używamy bazy, oczywiście sonda. I teraz nabieram sobie tak samo wystarczającą ilość produktu. Zaczynam od wypełnienia środka. Tutaj już będą takie rąby.
takie bardziej geometryczne figury, to jak najbardziej też możemy doprecyzować. Teraz kolejny. Staram się, żeby kolejny element był w tym samym rozmiarze. Dodam też tutaj jeszcze kropeczek. Robię to tak samo symetrycznie. I następnie oczywiście muszę zabezpieczyć kolorek Natural Clear Powder. I tak samo wzorek muszę wysuszyć za pomocą quick dryer. Dobrze, już wrócę do pierwszego zdobienia. Jest u mnie wszystko suche. Więc tutaj starczy tylko delikatnie bloczkiem wyrównać powierzchnię, czyli przyjeżdżamy po prostu przez całą górę. Sprawdzamy też, żeby nic nie gasiło, czyli możemy poprosić klientkę, żeby ona sama to sprawdziła. Wszystko jest gładkie, usuwamy pył. Dla efektu matowego starczy tylko nanieść quick dry. I mamy taki stonowany sweterek. Jak najbardziej możemy tutaj pomieszać kolory, możemy użyć jakiś bardziej widoczny, czyli jaśniejszy czy ciemniejszy. Też bardzo fajnie sweterek robić z brokatów, troszeczkę może trudniej,
bo one nie tak łatwo rozkładają się, ale też można stworzyć. Drugi wzorek tak samo. Aplikuję Quick Dry na całość. Też fajnie na przykład zrobić w takiej opcji, że te wypukłe elementy mogą być błyszczące, czyli możemy zaaplikować to tylko wyłącznie tutaj na górę naszych elementów. Więc w ten sposób robi się sweterek. Zachęcam jak najbardziej spróbować, jeżeli jeszcze nie robiłyście takie zdobienia w tytanie. A jeżeli już macie doświadczenie, to możecie wrzucać i podzielić się z nami zdjęciami, podzielić się stylizacjami. Oczywiście takie zdobienia mogą być w przeróżnych kolorach, przeróżne połączenia. Jak najbardziej możemy tutaj wymyślić jakiś swój wzór, czy może nam podpowiedzieć klientka. Ale myślę, że teraz już będziecie widziały, jak to się robi, więc trzymam za Was kciuki. Myślę, że wszystko uda się.